Witajcie, czołgiści. Sporo czasu minęło od ostatnich pancernych eksperymentów, w których weryfikujemy wasze teorie, obalamy mity i testujemy czołgi pod kątem wytrzymałości. Czas to naprawić. Dziś przy pomocy zaimprowizowanej bieżni postaramy się przyspieszyć EBR powyżej jego prędkości maksymalnej. Wyjaśnimy, czy możliwe jest przejęcie bazy pod stałym ostrzałem artyleryjskim. I dowiemy się, czy artyleria może trafić cel z 50 metrów, jeśli jej działo jest uszkodzone, a załoga kontuzjowana. Zaczynamy! EBR-105 to pojazd, który pod dowództwem doświadczonego gracza jest w stanie utrzymać na dystans całą drużynę przeciwnika. Jego szybkość i zwinność pozwalają mu unikać nawet najszybszych pocisków. A jeśli uda mu się do was zbliżyć, to macie zapewnioną przejażdżkę na wesołej francuskiej karuzeli. Zwłaszcza jeśli wasza wieża nie należy do obrotowych. Jednym słowem, mobilny czołg. Jeden z naszych widzów wpadł na ciekawy pomysł. Co, jeśli użyjemy fosz, aby zbudować dla EBR coś w rodzaju ruchomej bieżni? Czy wpłynie to na jego prędkość maksymalną? Sprawdźmy. Ustawiamy niszczyciele czołgów jeden po drugim, a na szczycie umieszczamy czołg kołowy. Wynik był gorszy od naszych oczekiwań. Francuski czołg nie był w stanie nawet osiągnąć swojej standardowej prędkości, o rekordach nie wspominając. Przekonajmy się, jaką maksymalną prędkość może rozwinąć EBR w takich warunkach. Wynik nie imponuje. Tylko 61 km na godzinę. Może warto będzie spróbować ponownie w kolejnych odcinkach. Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach. W drugim dzisiejszym eksperymencie postaramy się ustalić, czy możliwe jest przejęcie bazy pod ciągłym ostrzałem całego zespołu artylerii. Należy uściślić, że najeźdźca nie będzie podświetlony. Artylerzyści będą musieli strzelać na oślep w punkt przejęcia. Dla pewności przeprowadzimy dwa eksperymenty. Jeden z mausem, drugi z EBR. Każdy z kandydatów ma swoje wady i zalety. Francuski czołg jest szybki i zwrotny, ale nie ma pancerza, a tym samym niewiele punktów wytrzymałości. A zatem nie przetrwa on wielu trafień. Maus natomiast wręcz na odwrót, jest powolny, ale wytrzymały. Zaczniemy od niego. Uczestnik staje do walki, a artyleria zaczyna ostrzał obszaru. Wygląda na to, że chwilę to potrwa. Warto przyspieszyć nagranie i oto baza, która ma zostać lada moment zdobyta. Ale nagle pojawia się zbłąkany pocisk i wszystko zaczyna się od nowa. Jakiś czas później sytuacja ponownie robi się gorąca. Pasek prawie osiągnął 100% i... Tak! Sukces! Tylko zobaczcie, wszystko dookoła jest zasłane kraterami po wybuchach. Jak on to przetrwał? Spróbujmy to powtórzyć, ale z EBR-105. Francuz natychmiast przełącza się na tryb szybki i zostawia fantazyjne wzory. Ale to mu nie pomogło. Po kilku trafieniach jego prędkość spadła, a po chwili został całkowicie zniszczony. Wydaje się, że do takiego zadania od mobilności bardziej liczy się gruby pancerz. Dajmy czołgowi kołowemu jeszcze jedną szansę.
Zdumiewająco! Tym razem podbój bazy przebiegł bez większych problemów. Zapewne udało mu się odkryć w sobie supermoc przydatną przeciw artylerii. W trzecim eksperymencie sprawdzimy, czy krytycznie uszkodzona artyleria będzie w stanie trafić w cel z 50 metrów. W tym celu uszkodzimy działo i kontuzjujemy załogę. Następnie ustawiamy cel w odległości 50 metrów od strzelca i rozpoczynamy ostrzał. Sprawdźmy jego skuteczność. Udało się trafić 1-2 razy. Rezultaty pozostawiają wiele do życzenia. Spróbujemy uprościć zadanie. Zmniejszamy dystans do 25 metrów i zaczynamy od nowa. Celność się poprawiła, ale niewiele. Zamiast 1-2 trafień osiągnięto 2-3. Można śmiało stwierdzić, że przy takich uszkodzeniach nie ma mowy o żadnej skuteczności. Większe szanse istnieją na zniszczenie kogoś taranem niż celnym strzałem. Tutaj nasz filmik z eksperymentami dobiega końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnego wideo z nowymi pancernymi testami i nie tylko. A także napiszcie w komentarzach swoje pomysły na kolejny odcinek. Do zobaczenia!